Dzień dobry, Przemysław Orpel, Limagrem. Jest 15 marca 2022 roku, a my znajdujemy się w gospodarstwie zimnowoda należącym do przedsiębiorstwa Karolew w Wielkopolsce, powiecie gostyńskim. Znajdujemy się na plantacji rzepaku ozimego LG Ambassador w dwóch wariantach siewu. Pierwsza w zaprawie standardowej, druga z naszym biostymulantem Start Cover. Proszę Państwa, dokonałem oceny przezimowania plantacji. Wygląda to bardzo ładnie. Rozety liściowe były bardzo dobre, rozwinięte, przykrywały międzyrzędzia, które zapobiegały przemarzaniu ziemi. System korzeniowy przetrwał. Szczególnie to nadzwyczajnie wygląda w wariancie z biostymulantem Start Cover, który zapewnił lepszy rozwój systemu korzeniowego. Grubość szyjki korzeniowej jest duża, wieńka sięgająca 2 cm. Przy standardzie jest to maksymalnie do 1,5. Zobaczycie Państwo to dokładnie na dołączonych do relacji zdjęciach. Proszę Państwa, korzystając z okazji, chciałem powiedzieć parę słów o naszej gwieździe LG Ambassador, bo jest to odmiana unikalna i kompletna. Po pierwsze, charakteryzuje się wysokim poziomem plonowania, potwierdzonym w badaniach rejestrowych w Polsce i Europie. Jest to lider sprzedaży w Polsce i Europie. Dodatkowo, odmiana ta posiada geny odporności na wirusa żółtaczki rzepy, groźną chorobę, która zabiera plon nawet do 40%. Odporność na suchą zgniliznę roślin kapustych, też chorobę często występującą w Polsce. Kolejna ważna warta cecha jest to odporność na pękanie i osypywanie się nasion łuszczyn, co zapobiega stratom w plonie, szczególnie podczas końcowego etapu dojrzewania łuszczyn. Kolejną bardzo ważną cechą, ważną, szczególnie teraz, gdy ceny nawozów są bardzo wysokie, to przynależność do programu N-Flex. N-Flex to są odmiany, które lepiej wykorzystują dostępny azot w glebie. Ważne to szczególnie teraz, drodzy rolnicy, gdzie musi być wykorzystany każda ilość azotu będąca w glebie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych relacji. Do zobaczenia.